Paulina Młynarska jest znaną dziennikarką i prezenterką. Na swoim koncie ma współpracę z największymi polskimi stacjami telewizyjnymi i rozgłośniami radiowymi. Prywatnie jest córką poety i reżysera Wojciecha Młynarskiego oraz aktorki Adrianny Godlewskiej. Ma dwójkę rodzeństwa: siostrę Agatę oraz brata Jana. Paulina Młynarska nie miała szczęścia w miłości. Jej cztery związki małżeńskie zakończyły się rozwodami. Z nieformalnej relacji z Pawłem Naumanem dziennikarka ma córkę Alicję. W 2018 roku prezenterka rzuciła karierę i przeprowadziła się do Grecji. 6 lipca Paulina Młynarska zaskoczyła swoich fanów informacją o ślubie. Dziennikarka tym faktem pochwaliła się na Facebooku. Okazuje się, że wybrankiem jej serca został tajemniczy Kenneth Hume. Paulina młynarska Hume i Kenneth Hume mają przyjemność ogłosić, że 5 lipca 2024 wzięli ślub podczas prywatnej ceremonii w Kolimabari na Krecie. Posyłamy wszystkim mnóstwo ciepła prosto dzieląc się naszą radością. Napisała wtedy, jednocześnie cały czas zapewniała, że szczegółowe informacje na temat swojego partnera chce zachować dla siebie. Zakochani właśnie spędzają swój miesiąc miodowy na Krecie. Doskonale bawią się w słońcu i odpoczywają w otoczeniu pięknych krajobrazów. Paulina młynarska postanowiła uchylić nieco rąbka tajemnicy i pokazała na zdjęciach swojego ukochanego. Na opublikowanych fotografiach widać, jak Paulina i Kennet odpoczywają w greckiej restauracji. Przy okazji prezenterka zdradziła pewną tajemnicę: odkrycie. Serio. Nie mieliśmy pojęcia o tym cudnym, uroczym miejscu na plaży na samym końcu Kis Nie tawerna, ale i niepretensjonalna restauracja typu nic normalnego, tu nie zjesz. Chyba najwajniejsze miejsce, jakie tu znamy w okolicy. Zachwalała lokal w poście. Na zdjęciach zakochani trzymają się za ręce i degustują napój bąbelkowy. Po ich twarzach widać, że są niesamowicie szczęśliwi. Uwaga fanów przykuła nie tylko radość malująca się na twarzach zakochanych, ale także widok, który rozpościerał się za nimi. Świeże upieczone małżeństwo zdecydowało się bowiem na kolekcję przy pięknym zachodzie słońca. Piękna para, podobni do siebie dużo miłości tu widać. Kibicuję i powodzenia, ale super wyglądacie i w tak pięknym miejscu jesteście. Życzę szczęścia pięknie zmieniła pani swoje życie, pisali zachwyceni obserwujący. Paulina Młynarska po czterech nieudanych małżeństwach chyba w końcu odnalazła prawdziwą miłość. Oby jej szczęście u boku ukochanego trwało jak najdłużej. Zobacz też. Młynarska prosto z Krety przekazała najnowsze wieści. Cztery razy stawała przed ołtarzem, a teraz coś takiego młynarska grzmi do turystów przylatujących do Grecji. Kazała Polakom zrobić jedno młynarska, spakowała już najpotrzebniejsze rzeczy. Pilnie przekazała niepokojące wieści z Grecji Paulina Młynarska Wojciecha Młynarskiego Adrianny Godlewskiej siostry Agatę cztery związki małżeńskie zakończyły się rozwodami córkę Alicję przeprowadziła się do Grecji Paulina Młynarska zaskoczyła swoich fanów informacją o ślubie Kenneth Hume szczegółowe informacje na temat swojego partnera chce zachować dla siebie Paulina i Kenneth odpoczywają w greckiej restauracji świeża upieczone małżeństwo zobacz też Młynarska prosto z Krety przekazała najnowsze wieści. Cztery razy stawała przed ołtarzem. A teraz coś takiego młynarska grzmi do turystów przylatujących do Grecji. Kazała Polakom zrobić jedno, młynarska spakowała już najpotrzebniejsze rzeczy. Pilnie przekazała niepokojące wieści z Grecji.